Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w pierwszym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Serca z Kamienia. Moi drodzy, jest to pierwszy pełnoprawny dodatek do Wiedźmina 3, który przejdziemy sobie na kanale. Już jakiś czas temu ukończyłam podstawkę, było to w 2019 roku konkretniej, czyli tak naprawdę 3 lata temu, nawet 3,5 można już powiedzieć, bo grę skończyliśmy w lipcu. Z tego co kojarzę, no i cóż, przydałoby się tutaj już do tych dodatków wrócić. Na kanale mamy ogranego już Wiedźmina 2. Wiedźmin 1 jeszcze sobie chwilę poczeka, bo no, wczoraj wyszła wersja Next Gen do Wiedźmina 3, także chciałabym tutaj skorzystać z okazji i rozpocząć właśnie serię. Długo się zastanawiałam, czy rozpoczynać serię na starym zapisie gry, czy jakim cudem to zrobić i myślę, że weźmiemy sobie po prostu nową grę i weźmiemy sobie dodatek Serca z Kamienia. Na nowej grze Plus tak naprawdę ja już grałam w momencie, gdy my się spotkaliśmy po długiej przerwie w mojej serii na YouTubie. Na początku rozpoczynałam Wiedźmina normalnie, standardowo od początku, później serii nie było przez dłuższy czas i ja w tym czasie zdążyłam sobie grę ukończyć całościowo. I później zaczynaliśmy tak naprawdę nową grę plus od samego początku, czyli już część umiejętności Geralt miał. Podobnie byłoby teraz tutaj, gdybyśmy rozpoczęli właśnie Serca z Kamienia od mojego zapisu, czyli po prostu od wczytania gry. Natomiast uznałam, że nie chcę tego robić, bo przez to wszystko mam tam też sprawę mutagenów i takich rzeczy ogarniętą. No a to jednak chciałabym wam pokazać bezpośrednio już w krwi i winie całościowo, więc nie chciałabym, żeby to nam przyćmiewało. Co prawda stracę troszeczkę Geralta, będziemy mieli troszeczkę słabsze EQ, ale też zdecydowałam, że nie będę grała na poziomie Droga ku Zagładzie, tylko przejdziemy sobie grę na zwykłym poziomie trudności. Tutaj możemy sobie wybrać tylko Serca z Kamienia i mamy właśnie po prostu opowieść, miecz i opowieść, krew pod i łzy, Droga ku Zagładzie. Myślę, że po prostu weźmiemy sobie miecz i opowieść. Po prostu opowieść będzie zbyt prosta, wydaje mi się, więc to raczej nie. Krew, pot i łzy. No, wprawnych i wymagających graczy. Ja zawsze grałam na Drodze ku Zagładzie. Chociaż według jakby gry zakończyliśmy ją na krew, pot i łzy. Pewnie to jest przez to, że pojawił się jakiś błąd po drodze, bo przez jakiś czas odpaliłam grę na krew pod łzy, potem zwiększyłam na Drogę ku Zagładzie, no i gra to zaliczyła, że przeszliśmy tak naprawdę na tym niższym poziomie. Ale dobra, ja się już nie będę rozgadywać na ten temat. Zaczynamy sobie dodatek. Miecz i opowieść to będzie nasz poziom trudności. Będziemy mieli chwilę ekranu wczytywania, ale myślę, że to żaden problem. I też będzie parę informacji na sam początek odnośnie tutaj dodatku. Trochę jest mi szkoda tego Geralta, najbardziej tych wszystkich olei i tego wszystkiego, że część z nich jest ulepszona, nie mamy zbroi, troszeczkę mniej punktów doświadczenia, ale typowo przechodzimy dodatek, więc myślę, że nie ma co się tutaj rozwodzić nad tym. Serca z Kamienia oraz krew i wino. Witamy w dodatkach. W tym trybie rozgrywki wszystkie zadania z wątku głównego zostały już za Ciebie wykonane. Twoja postać jest odpowiednio rozwinięta i gotowa na nowe przygody w Sercach z Kamienia oraz w krwi i winie. Chociaż zadania z wątku głównego nie są dostępne, wciąż możesz wykonywać zadania poboczne. My już nie będziemy tego robić, bo ja te zadania poboczne już zrobiłam. Od teraz możesz grać w trybie Nowa Gra Plus, to wiemy. Tak, i tutaj w Sercach z Kamienia pojawia się coś dodatkowego, czyli zaklinacz. Grając w dodatek natkniesz się na zaklinacza oznaczonego na mapie tą ikonką. Jest to nowy, unikalny rzemieślnik z dalekich krain, który potrafi znacząco ulepszyć Twój ekwipunek. Sprawdź jego możliwości. Rozwój postaci. Tak, musimy rozdać punkty. Tutaj w postaci konkretniej. I tutaj przydałoby się zadecydować, także dajcie mi chwilę i ja sobie tutaj Geralta, jakby to powiedzieć, odblokuję. Okej, moi drodzy, udało mi się już tutaj troszeczkę coś porobić z tą postacią. Ostatecznie zdecydowałam się na takie drzewko. Już część punktów też jest wydana. Tutaj wam pokażę tak w skrócie, co te umiejętności tutaj robią, które dobrałam. I zaraz już będziemy mogli przechodzić dalej. No, chyba wszystkie wam pokazałam jeszcze tutaj tylko. Tych, co się uczyłam, na razie wam nie będę pokazywać. No i co? I myślę, że możemy ruszać. Będziemy mieli teraz uaktualnione wpisy o postaciach.
Natomiast no, my już mieliśmy to wszystko na fulla zrobione. Właśnie, i nowa rzecz, chcę Wam coś pokazać jeszcze. Tutaj mamy tak o mapie, to my to wszystko oczywiście wiemy. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że tutaj pojawił się nowy znacznik, a konkretniej, jak robimy sobie wątek barona w kasztelu w Rońce, to teraz się pojawił tutaj pod zamczem, nam się pojawiło. Także, no cóż, możemy się teleportować bezpośrednio do kasztelu. Mamy nowe zadanie, czyli Miły Złego Początki, i jest to zadanie z dodatku. Także ruszajmy tutaj na tablicę ogłoszeń przy siedmiu kotach. Karczma 7 kotów. I sprawdzamy. Wynajmę Amantę na ślub przyjaciółki. Wymienię dziurawy garnek na bryczkę. Kto pisze te ogłoszenia? Szukacie Wiedźmina? Kogoś, kto zabije potwora. Może być Wiedźmin. Co to za potwór? Duży, zły, paskudny. W kanałach siedzi. Jak jesteś zainteresowany, to przyjdź do majątku Garin. Pytaj o Olgierda von Everetz. To on wystawił to ogłoszenie. Dobra, możemy sobie tutaj też sprawdzić parę rzeczy. To jest o jaśnie oświeconej. To nas na razie raczej nie interesuje. Nieodkryte miejsce dzięki temu mamy. Tylko, że ja powinnam zebrać jednak wszystko tutaj. Bestia z kanałów. No, mamy też poselstwo z Krainy Wina od razu. Natomiast to nas na razie nie będzie interesowało. Zaklinacz słów oferuje swe skromne usługi. Przyjaciele z dalekiego kraju, pokonałem bez miary wód, by dotrzeć do waszej ziemi, by poznać imiona zwierząt, które ją zamieszkują, roślin, które je porastają, a przede wszystkim wasze imiona. Może odebrało mi narzędzia mojej sztuki, ale zaklinania słów to więcej niż rzemiosło. To nieustanne poznawanie świata i próba jego zrozumienia. Dlatego jeśli jesteście chętni na chwilę rozmowy z przybyszem z Ofiru, zapraszam was do mojego namiotu rozbitego przy młynie nieopodal wsi Bronowic. Niech będzie pochwalone wciąż trwające dzieło stwarzania świata. Redański Glade, list z instrukcjami od Yennefer. To jest dodatkowa rzecz, kochani, która odblokowuje nam się teraz. No, została po prostu dodana tutaj w Next Genie. Miły przyjacielu, przeczuwam, że nie będziemy mieli czasu na pogawędki przed przybyciem do Wyzimy. Dlatego napisałam ten list z wyprzedzeniem. Przypuszczam, że mamy sobie wiele do powiedzenia, ale na te rozmowy jeszcze przyjdzie czas. Ufam zresztą, że papier nie jest odpowiednim medium do poruszania tematów, których jak sądzę i które, jak sądzę, interesują nas oboje. Tymczasem chcę, żebyś wiedział, że w zamku czeka na ciebie prezent ode mnie i cesarza. Będziesz mógł go odebrać po audiencji u Emhyra. Po tym, jak wyjdziesz z sali tronowej na dziedziniec, idź krużgankiem do przodu. Gdy dotrzesz do ściany, wybierz pierwsze drzwi po prawej. Znajdziesz się w komnacie z kominkiem. Tuż za nim będzie wejście do interesującego cię pomieszczenia. Wewnątrz pod oknem znajdziesz skrzynię z podarunkiem. W razie, gdyby te wskazówki okazały się dla ciebie zbyt skomplikowane, cesarski szambelan z pewnością zaprowadzi cię na miejsce. Zakładam jednak, że tropiciel twojego formatu nie powinien mieć problemu z odnalezieniem komnaty. Twoja przyjaciółka Yennefer. Tak, to jest odnośnie krwi i wina już i zlecenie na bestię z kanałów. Informuje się, że Olgierd z rodu Everett, herbu Dzik, zobowiązuje się wypłacić wysoką nagrodę w złocie, precjozach i ruchomościach do negocjacji. Śmiałkowi, który zszedłszy do podmiejskich kanałów, ubije bestyję, która się tam jakoby zalęgła, i niewinne osoby katrupi, szczególnie zaś sobie upodobawszy niewiasty. Mile widziany osobnik zaprawiony w boju może być żołnierz albo wiedźmin, co go byle utopiec nie przestraszy, bo w kanałach ponoć mnogość wszelkiej paskudy się roi. Po więcej informacji zgłosić się należy do majątku Garin na północny wschód od Nowigradu. Pytać o Olgierda von Everetz. Dobrze. Nowe zadanie, też mamy poselstwo z Krainy Wina, ale ono na razie zostaje.
nieruszone przez nas. Wiecie co? Tak sobie myślę, że zanim wyruszymy do posiadłości Garin, to super byłoby się przenieść i odebrać prezent od Emhyra i Yennefer. Także tutaj weźmiemy sobie szybką podróż do Wyzimy. Tutaj jeszcze gra mnie będzie z tego, co widzę, uczyła, jak się tutaj korzysta z mapy, jakbym nie wiedziała jeszcze tego. No, mapa świata. Zamek Królewski w Wyzimie. No i co? Lecimy w takim razie? No, dzisiaj taki początkowy odcinek. Wątpię, że wiele uda nam się zrobić. Podejrzewam, że raczej nie. I tak, jesteśmy w głównej komnacie i nie wiem, czy pamiętacie, gdzie w Wiedźminie 3 odbywaliśmy rozmowę z Yennefer. I to było właśnie tutaj. Tutaj był też ambasador Far-Atre, który zresztą dalej tutaj jest. A my potrzebujemy dostać się tutaj, a tutaj czeka na nas prezent od Yennefer. Tutaj mamy jeszcze jakieś rzeczy. Ale to jest to, co nas interesuje. List znaleziony w skrzyni Yennefer. Stalowy miecz lisicy o 9 ogonach. Srebrny miecz również mamy oraz zbroje, buty, spodnie. No widzę, że coś gra, nie chce współpracować ze mną i muszę klikać bez sensu, bo się coś dzieje znowu. List. Miły przyjacielu, cieszy mnie, że znalazłeś skrzynię, o której wspominałam w poprzednim liście. Ucieszy ci wiadomość, że jej zawartość jest przeznaczona dla ciebie. Pomówiłam z cesarzem o dodatkowych środkach na rzecz twojej misji, dzięki czemu udało mi się zdobyć interesujący zestaw z jego osobistej kolekcji. Emhyr był niestety dość enigmatyczny, jeśli chodzi o jego pochodzenie. Wspominał coś o darach dyplomatycznych z dalekich królestw. Tygrysia zbroja jest jakoby atrybutem zachodniego władcy, czyli w tym wypadku Emhyra właśnie. Ponoć wykonano ją według starożytnego schematu pewnego kowala, który wykradł tajemnicę rzemiosła tamtejszym bogom. Miecze natomiast, tak jak to miecze, choć na moje laickie oko, bliżej im do rydańskich szabli, miały należeć do tajemniczego bohatera. Człowiek ten zawarł pakt z lisicą, a jej błogosławieństwo umożliwiło mu zabicie potworów nękających tamtejszy lud. Powinno cię zainteresować, że ów bohater najwyraźniej posługiwał się srebrnym i stalowym ostrzem. To tyle, jeśli chodzi o legendy. Cesarz nie raczył podzielić się ze mną bardziej przyziemnymi szczegółami. A szkoda, bo muszę przyznać, że nie mam pojęcia, w jakich krainach wykonuje się tak osobliwe zdobienia. Ofir i Zerikanie należy z pewnością wykluczyć. Ufam, iż doceniasz mój wysiłek, mój miły przyjacielu. Korzystaj z prezentu w sposób, jaki uznasz za stosowny. Niech pomoże ci jak najszybciej odnaleźć naszą zgubę. Twoja przyjaciółka Yennefer. No i co? Sprawdzimy sobie w takim razie od razu te zbroje. Tak, tak, jakby mnie ogarniała, jak działa ekwipunek gro. Dobra. O Boże, gra mnie uczy jakiś dziadostw. Pytanie, czy mam samouczki włączone. No i tutaj wychodzi na to, że to się okazuje być jakaś kupa totalna. Mogę wam pokazać, jak to wygląda. Możemy Geralcika w to przebrać. Tak się prezentuje zbroja. No, natomiast jest słabsza. I jeszcze tutaj mieczyki możemy sobie zobaczyć oba. No, natomiast my wrócimy sobie do naszego poprzedniego eku. Dobra, tylko żeby się nie pomylić. No niestety, fajnie wygląda, natomiast nam się nie przyda. Na pewno fajna rzecz w momencie, gdy zaczynamy Wiedźmina trójkę i no jesteśmy po audiencji u Emhyra właśnie. Dobra, musimy się spotkać wcale nie z rycerzami, bo mi zmieniło na krew i wino. Nas interesuje zadanie miłe złego początki. Idziemy do Olgierda, do posiadłości Garin. Jest to nowy obszar, który nie był w Wiedźminie 3 w ogóle dostępny. Tutaj jest zadanie z grą w Gwinta. No, nam się to niestety nie przyda w ogóle. No i co? I może byśmy wreszcie ruszyli, bo strasznie dzisiaj coś mi się wydłuża to wszystko. Nowigrad nas interesuje. I interesuje nas to miejsce. To w takim razie przeniesiemy się do chaty na uboczu.
Dobrze, jesteśmy już przy chacie na uboczu. Ja sobie wezmę płotkę tutaj do siebie. I możemy ruszać w drogę. Niestety zdążyła się zrobić noc, więc myślę, że możemy skorzystać z okazji i się teraz przemedytować do godziny na przykład 5. Super, akurat świta. No to możemy, myślę, że ruszać. Ruszaj, płotka. No, widzę, że tak fajnie to nie popędzisz mi. Dobra, to pojedziemy galopkiem. Fajna sprawa, muszę przyznać. Ogólnie cieszę się, że teraz jest właśnie taki dosyć fajny moment na to, żeby te dodatki sobie rozpocząć. Tutaj po drodze powinny nam się odblokować... Na przykład tutaj mamy opuszczone miejsce z bandytami. Ale to są rzeczy na później. Tylko widzę, że płotka ma problemy ze sobą i ja będę miała zaraz z nią problem. Dobra. No, tutaj będzie sporo teraz przeciwników i takich rzeczy. Widzę, że troszeczkę nie zadziałało to tak, jak chciałam. Płotka jeździ nie tam, gdzie trzeba w ogóle. Weź. Nawet nie przeskoczysz. Tragedia. Nieważne. Ruszajmy dalej. Tutaj na ścieżkę. I powinno być ok. Chociaż widzę, że płotka nie chce się trzymać za bardzo mi tej ścieżki. Także no dobra. Mamy jeszcze trochę kroków do przejścia. Tutaj musimy zawrócić. No i zobaczymy, gdzie uda nam się dotrzeć. Posiadłość Garin. Jesteśmy już przy niej. Super. To co, zsiadamy z konia. Jeszcze tylko bym sobie tutaj chciała zahaczyć o znak, bo będzie w tym miejscu, dokładnie. No i co? I myślę, że lecimy w takim razie na spotkanie. Naprawdę wygląda to miejsce interesująco. Mamy dzików. Ej ty! Nie znam cię! Czego chcesz? Szukam Olgierda von Everec. A, w środku jest. Szukam Olgierda von Everec. Nie ma tu takiego. Kim wy właściwie jesteście? A na kogo ci wyglądamy? Na bandę rzezimieszków albo zgraje byłych żołdaków, którym się poszczęściło. O, i tu się mylisz. Myśmy wszyscy szlacheckie syny. I córki! No więc dowiem się, kim jesteście? Jesteśmy wolną kompanią redańską. Wołają na nas dzicy. Od dzika w herbie. Powiedziano mi, że znajdę tu Olgierda von Everec. Ktoś cię oszukał, bracie. To może teraz dla odmiany ty mi pomożesz, bracie. Coś mi się wydaje, że chyba mieliśmy inne matki. Dobra, Angus, odpuść mu już. To ja jestem Olgierd. Mów, co cię sprowadza. Nie, nie, to ja jestem Olgierd. Ty? W życiu. To ja jestem Olgierd. Wszyscy jesteście Olgierdem, tak? A jakże?
Jeden mężczyzna w trzech osobach? To które z was ma jaja? A które mózg? Nie śmiejesz się? Znaczy, że ty nie jesteś ten od mózgu. Nie, ja jestem ten od pięści. A, to ja już rozpierduchę zrobiłam tak przypadkiem. Ała, no jak się broniło w tej grze? Ty kurde, jak się broniło? Którym się broni? Możesz jeszcze się poddać. Nie wiem, którym się broniło, wiecie? I którym się robiło kontrę. Dobra, raczej jest w miarę... Ała, dobra. Mogę ja z kółka se łyknąć? Nie mogę. Albo było ja, jakbym przegrała, nie? O kurde, ale rozpierdziel robię. Ała, no gościu! Ty, bo ja nie wiem, którym się trzymało gardę, nie? Ała, no, seriously? Kontratak blok, LT. Aha, dobra. To rychło w czas. Ja pierdzielę. No co jest? Serio? Dobra, na szczęście działa coś takiego jak niezabijalność w tej grze. Dobra, najlepiej jest próbować uderzyć, kiedy on uderza. No chodź. Albo zrobimy kontrę. No, ile mam czekać? Dobra, kontra zadziałała. No, tylko chciałabym, żeby działała częściej. Dobra. Geralt, proszę cię, chłopie. Dobra, zrobimy kontratak. No, tak jeszcze z raz. Dobra, ale błagam, nie przegrajmy tego teraz. No, dziękuję. To trwało za długo. Dobry jesteś. Nadawałbyś się do naszej kompanii. Chodź, zaprowadzę cię do Olgierda. No i już rozpierniczyliśmy wszystko. Ekspik początkowy. Jak cię zwał? Geralt z Rivi. Dam ci radę, Geralt z Rivi. Jak już staniesz przed Olgierdem, mów tak, żeby go zaciekawić. Ja mam go zaciekawiać? To on szuka kogoś, kto zabije bestię. Kogoś, niekoniecznie ciebie. Atamanie, masz gościa. Wiesz, jakie rzeźby sprzedają się najlepiej? Posągi bożków, popiersia królów i akty. I proszę, co my tu mamy? Gołą babę. A ty co o niej myślisz? A mnie się podoba. Szczególnie te dwa owalne elementy. Zgrywus. Dobrze. Nie lubię ludzi bez poczucia humoru. Potwornie mnie nudzą. Ech. Lubiłem kiedyś Votticellego. Jak nikt inny potrafił tchnąć życie w kawałek zimnego kamienia. Ale kiedy teraz na to patrzę, widzę tylko głaz o idealnych proporcjach.
bez skazy, idealny do bólu. Równie martwy i nudny, jak przydrożny kamyk. Od razu lepiej, a przynajmniej ciekawiej. Dobrze, a teraz porozmawiajmy o konkretach. Zejdźmy do mojej kompanii, przekąsimy coś. Ataman Olgerd! Vivat! Niech żyje! Vivat! Niech żyje! Vivat! Vivat! Niech żyje! Zejdź i napij się z nami! No, to teraz nie mamy już wyjścia. Przynieś nam wina i coś do jedzenia. Jest jakaś okazja, czy świętujecie bez powodu? Zawsze jest jakaś okazja. Dziś mamy chrzcin. Czyje? Nowej szabelki Imć Bohatyrowicza. Mam już dla niej imię! Będzie się zwała Tradycja! Powiesz mi coś więcej o tej bestii z kanałów? Nie mam pojęcia, co to takiego, ale wiem, że zabija ludzi. Nie przejąłbym się tym zanadto, gdyby niedawno ofiarą nie padła moja kucharka. Nikt tak nie przyrządzał dziczyzny jak ona. I po tę dziczyznę wysłałeś się do kanałów? Nie. Pojechała na jakiś festyn, a przy okazji miała odwiedzić kuzynkę. Ta jej nagadała, że w oksenfurckich kanałach mieszka królewicz zaklęty w ropuchę. A wiadomo, jak to baby. Każda by chciała księcia, choćby miała za nim brodzić po kolana w gównie. Weska też chciała, więc poszła, ale już nie wróciła. Ponoć nie ona pierwsza zresztą. Hej, zostawcie ją! To tak się traktuje córkę dziedzica? Wybacz, o czym to mówiliśmy? A tak, o zleceniu. No więc jak? Zajmiesz się tym? Została jeszcze jedna formalność. Zapłata. Nie myśl o tym. Jak wrócisz z łbem potwora, będziesz mógł sobie stąd wziąć, co ci się spodoba. Bardzo szczodrze, ale jednak wolałbym się umówić na jakąś konkretną sumę. Niech ci będzie. Ile chcesz? 300? 400 koron? 450. Umowa stoi. A stąd i tak będziesz mógł sobie zabrać jakiś suwenir. Pozbędę się bestii. Zobaczymy. Jeśli zjawisz się tu z jej łbem, nagroda cię nie minie. Miłe złego początki, zejdź do kanałów pod Oxenfurtem. No dobrze, mamy nowy wpis w dzienniku o Olgierdzie, więc myślę, że moglibyśmy sobie tutaj zajrzeć w postaci. I mamy tutaj Olgierda. Możecie sobie przeczytać. A my będziemy teraz już zmykać dalej. Wyjdziemy stąd, zobaczymy, czy coś nas czeka na zewnątrz. Hej ty, kocioczka! Wołają mnie Geralt. A ja cię będę wołała kocioczka, co zabronisz mi? Przejdź do rzeczy. Mam dla ciebie intratną ofertę, kocioczka. Ktoś zabił mojego przyjaciela, nazywał się Clivert. Chcę, żebyś ustalił, kto za tym stoi i uciął mu łeb. Czemu sama go nie pomścisz? Wy chyba lubicie sobie szabelką pomachać. Ano lubimy. Gdybym wiedziała, kto stoi za śmiercią Cliverta, dawno temu wyprułabym mu flaki. Ale nie wiem. Ale ty, kocie oczka, ty dużo widzisz. Ty go wytropisz. Mów dalej.
Klivert sprzedawał fistech. Nic wielkiego, lokalny handel. Parę dni temu pojechał po towar do łukowca. I nie wrócił. Byłaś tam? Widziałaś jego trupa na własne oczy? Nie. Klivert był sukinsynem, ale słownym. Jeśli nie stawił się na spotkanie ze mną, to znaczy, że jest martwy. Znajdź drania, który za tym stał. Znajdź i zabij. Dobrze zapłacę. Przemyślę to sobie. Klivert miał bliznę na czole, podobną do twojej. Rozpoznasz po niej ciało. Powiedziałem, że to sobie przemyślę. Wiesz co, kocie oczka? Starczy, że raz spojrzę na faceta i wiem, z jakiej jest gliny. Zrobisz, o co proszę. Mogę się założyć. Znajdziesz mnie w Oxenfurcie, w alchemii. Karcz mnie przy rynku. Róża na czerwonym polu. Mamy, moi drodzy, nowe zadanie. I również w tym miejscu zakończymy sobie odcinek. Tutaj możemy usłyszeć coś fajnego, ale nie wiem, czy uda się. Więc będę stała w tym miejscu i zobaczymy. Dziękuję Wam już bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Zapraszam Was do kolejnych. Już kolejny odcinek pojawi się jutro o godzinie 14, a później w niedzielę o 9. Także będziemy tutaj ruszać wątek miłe, złego początki. Czyli zejdziemy do kanałów pod Oxenfurtem. Bo ta róża na czerwonym polu to jest troszeczkę zadanie na delikatnie wyższy poziom. Ewentualnie pójdziemy do zaklinacza. To moglibyśmy z jednej strony też zrobić, także jeszcze się zastanowimy. No cóż, dzięki Wam jeszcze raz. Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się i cześć.